Dziewiąta edycja Śląskiej Jesieni Kulinarnej za nami. Drużyny ze szkół gastronomicznych z całego regionu po raz kolejny rywalizowały ze sobą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Konkurs odbywa się z inicjatywy najsłynniejszego śląskiego szefa kuchni Remigiusza Rączki. Pomysł się zrodził 9 lat temu i właśnie wtedy zależało mi na tym, żeby wśród naszych uczniów, nie tylko naszej szkoły, ale też całego województwa, promować kuchnię śląską, pielęgnować te tradycje. Co roku jest inny temat, w tym roku temat wyjątkowo trudny, bo wpływ innych narodów na kuchnię śląską. Nie bez powodu konkurs odbywa się w wodzisławskiej szkole. Uważamy, że gdzie jak gdzie, ale w szkole z takimi tradycjami, z taką możliwością, z takimi możliwościami przygotowania i nauki właśnie młodych adeptów sztuki kulinarnej, no trudno nie organizować takich konkursów. Uczestnicy konkursu każdego roku przygotowują dania na zadany temat. W tym roku poprzeczka została postawiona wysoko. Oceniany jest przede wszystkim smak. Oceniana jest aranżacja na talerzu, która jest niezwykle ważna, bo najpierw jedzą oczy, potem jemy, potem dopiero żołądek. Oceniane jest oczywiście nawiązanie do tematu, czy danie jest kompatybilne, że tak powiem, z tematem, czyli w tym roku, czy jest tam jakiś wpływ innych kuchni. Młodym kucharzom nie brakowało jednak pomysłów. Kuchnia śląska i międzynarodowa połączona jest z tym, że ze Śląska mamy kapustę kiszoną, pod płomyki mamy z kuchni żydowskiej, a przepiórkę z kuchni francuskiej. Przygotowujemy przepiórki nadziewane kaszanką z kapustą kiszoną oraz cebulą i do tego będzie sos grzybowy ze śmietaną i kluseczki kolorowe, kluseczki śląskie, które nawiązują do kuchni śląskiej, no jak sama kaszanka nawiązuje do kuchni niemieckiej, gdzie właściwie powstała i przyszła przez Śląsk do całej Polski. Przygotowane dania oceniało w tym roku wyjątkowe międzynarodowe jury. To właśnie taka nowość w tej edycji Śląskiej Jesieni Kulinarnej. Połączyliśmy organizację tego konkursu z realizacją projektu Erasmus+, właśnie dotyczącego gotowania. Mamy gości z Francji, Włoch, Rumunii, Słowenii, Turcji i to właśnie uznani szefowie kuchni, ale również nauczyciele przedmiotów gastronomicznych tamtych szkół stanowią jury tego konkursu. Najlepiej z wyzwaniem konkursowym poradzili sobie w tym roku Konrad Rusin i Piotr Hadalski z Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Ślubuję służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. To część przysięgi, jaką złożyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 o profilu wojskowym. Jako starosta przed 5 laty, kiedy złożyliśmy wspólnie z dyrekcją tej szkoły w porozumieniu właśnie z komendą wojskową uzupełnień w Rybniku możliwość rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku, na kierunku właśnie mundurowym, logistyki wojskowej, mieliśmy ogromne obawy. Dzisiaj, jak Państwo widzą, no jesteśmy dumni z tego, że taką decyzję podjęliśmy. W ubiegłym roku, czyli dokładnie mówiąc, w tym roku opuścili tą mury tej szkoły pierwsi absolwenci klas mundurowych. Było ich 30. Dzisiaj w szkole mamy 180 uczniów klas mundurowych. I co ciekawe, prawie 40% to dziewczyny. Młodzi mundurowi złożyli przysięgę na oczach swoich kolegów, rodziców oraz ważnych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się radni miejscy, powiatowi i przedstawiciele WKU oraz parlamentarzyści. Do nauki w klasie mundurowej w zawodzie technik logistyk o specjalności wojskowej chętnych nie brakuje. Dlaczego wybierają ten kierunek? Zawsze jakoś chciałam iść do wojska. To wojsko jakby było ze mną, ponieważ wychowywałam się głównie z chłopakami i też chciałam udowodnić, że jednak dziewczyna może i potrafi i czasem nawet jest bardziej wytrzymalsza niż niektóre chłopaki, tak zauważymy. Jak jeździmy do Gliwic właśnie do jednostki i tak dalej, na różne obozy, to te dziewczyny jednak nie zostają w tyle. Nauka w klasie o profilu wojskowym otwiera przed absolwentami drzwi do kariery.
ten kierunek jest przyszłością. Bo co jest najważniejsze? Oni dzisiaj chyba, ci młodzi, uwierzyli, że absolwenci tych klas mogą dalej się kształcić, mogą być na uczelniach i policyjnych, i wojskowych, i straży pożarnej, a potem przyjąć się do pracy właśnie w tych służbach. I myślę, że to zaskutkowało taką właśnie frekwencją w naszej szkole. Ślubowanie na Rydułtowskim Rynku złożyło w tym roku 79 młodych mundurowych. Remont ulicy Raciborskiej w Gorzycach zakończony. Długo wyczekiwana przez mieszkańców i kierowców modernizacja prawie 1,5-kilometrowego odcinka drogi kosztowała około 7,5 miliona złotych. Jest to taki bardzo newralgiczny, można by powiedzieć, ciąg dróg, który chcielibyśmy w najbliższych latach w całości wyremontować. Oczywiście etapami, co roku pewien etap, ten etap kilometr 300 kończymy w tej chwili. Obecny stan drogi jest efektem montażu finansowego, o którego szczegółach mówi Tomasz Wójcik, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Wodzisławiu Śląskim. Łączny koszt inwestycji wyszedł blisko 7,5 miliona złotych. Z tego powiat uzyskał dofinansowania prawie 3 miliony 600 tysięcy z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota była współfinansowana wspólnie przez powiat i gminę Gorzyce. Z końcowego efektu prac remontowo-budowlanych zadowolony jest wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk. No, inwestycja bardzo potrzebna, zresztą tego typu sygnały od mieszkańców latami już do nas spływały. Jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w zasadzie w skali całego powiatu wodzisławskiego. O dobrze wykonanej inwestycji mówił też sołtys gminy Ewald Błaszczok. Ludziom się bardzo podoba. Trwała wprawdzie pół roku, były drobne problemy z mieszkańcami, jeżeli chodzi o wyjazdy, o posesje, ale było to na bieżąco wszystko rozwiązywane. Kierownik budowy Krzysztof Dzierżawa jest dumny ze współpracy z gminą oraz mieszkańcami. Chciałem tylko podkreślić, że sposób, w jaki współpracuje właśnie powiat z gminą i ich pomoc są tutaj były nieocenione i w znacznym stopniu nam pomogły w realizacji. Rozmowy z ludźmi, mieszkańcami, gaszenie wszystkich jakichkolwiek problemów w zarodku, naprawdę jest to godne pochwały. Powiat uzyskał już pozytywną decyzję o przyznaniu funduszy dróg samorządowych na przyszły rok. Mieszkańcy mogą być zadowoleni ze względu na wykonane prace oraz jasny przekaz odnośnie dalszego ciągu działań i realizacji projektów drogowych na kolejne lata. Śpiewali w kilku językach, m.in. po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku. Podczas kolejnej edycji powiatowego konkursu piosenki obcojęzycznej Cantemus uczniowie znów popisywali się swoim talentem muzycznym. Organizatorem konkursu piosenki obcojęzycznej jest Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Radlinie. Nauczyciele języków obcych. Od 12 lat organizujemy ten konkurs. Młodzi artyści sami wybierali sobie repertuar. Wybrałam sobie Piękną i Bestię po angielsku. Wybrałam sobie dlatego, bo kocham tą bajkę. Mam do niej wielki sentyment. Pokazuje miłość, nieważne jak to wygląda, ale ważne to, co ma w środku. Wybrałam sobie Hello od Beyoncé, ponieważ piosenka tak fajnie obrazuje w dzisiejszych czasach, jak ludzie kryją się też przed uczuciami, przed emocjami, jak odpychają to wszystko od siebie. I że jest szansa, że nawet jeśli jest źle, to spotkamy osobę, która przewróci nasze życie do góry nogami. Piosenka była w języku angielskim i myślę, że dałam sobie radę. Wybrałam sobie razem z Wiktorią piosenkę od Rihanny i Nickiego Echo pod tytułem Stay. I wybraliśmy to, ponieważ opowiada o nieszczęśliwej miłości i moim zdaniem wiele osób w tym wieku szczególnie jej doświadcza, bo to jest właśnie taki wiek, w którym nie jesteśmy jeszcze gotowi na takie poważne związki. I to jest o takim cierpieniu i mam nadzieję, że wiele osób zrozumie właśnie ten przekaz tej piosenki. Konkurs odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie. Popisom uczniów przysłuchiwała się m.in. Kornelia Newy z Zarządu Powiatu Wodzisławskiego. Ja jestem zachwycona z wielu powodów. Po pierwsze, jest to bardzo piękna impreza. Po drugie, śpiewają młodzi bardzo pięknie.
Jedni dużo lepiej, inni troszkę mniej, ale wszyscy wkładają w to wszystkie swoje siły, a przede wszystkim serce. To zrodziło się parę lat temu po to, aby propagować znajomość języków obcych. Natomiast w tej chwili ci młodzi ludzie posługują się tymi językami bardzo sprawnie. Grand Prix całego konkursu zdobył Piotr Bujnowski z drugiego LO imieniem księdza Tischnera w Wodzisławiu Śląskim. Po niemal półrocznych problemach szpital w Wodzisławiu Śląskim i Redutowach powoli wychodzi na prostą, przynajmniej na oddziale chirurgicznym, gdzie brakowało lekarzy. Na dzień dzisiejszy najważniejszą kwestią to był oddział chirurgii ogólnej. Tutaj udało nam się pozyskać zespół lekarzy, który do tej pory pracował w szpitalu rybnickim. To jest 6 specjalistów i 3 lekarzy w trakcie specjalizacji. Ci lekarze z nami od 1 listopada już pracują. W chwili obecnej kończymy remont tego skrzydła, które było remontowane w czasie zawieszenia oddziału i pełną parą, na pełnym zakresie zaczynamy pracę od 18 listopada. Trudności dotyczą też oddziału ginekologii. W połowie listopada dyrektor placówki zapewniał, że sytuacja jest opanowana. Kolejną kwestią to jest kwestia ginekologii w naszym szpitalu i wypowiedzeń złożonych przez tych lekarzy. Na dzień wczorajszy mam zapewnienie tego składu lekarskiego, że te wypowiedzenia dzisiaj lub w poniedziałek zostaną wycofane i Państwo z nami zostaną, będą w dalszym ciągu udzielać świadczeń w naszym szpitalu. W związku z kryzysową sytuacją w szpitalu 2 mieszkanki regionu wyszły nawet z inicjatywą zbierania datków w internecie. Panie się do nas same zwróciły, same zaproponowały tą pomoc, więc uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby nie przyjąć takiej pomocy i chciałem z tego miejsca również serdecznie panią podziękować. Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl. Za zebrane pieniądze ma zostać zakupiony potrzebny sprzęt.